Noc przespali w ciszy i spokoju we własnej izbie, a zapłacili zaledwie 3 nabojami do rewolweru. O poranku czekało ich ciepłe śniadanie i to dość smaczne. Nie szczędzono przypraw oraz soli zwiezionej z pustkowi Stukow. Kiedy sędzia spojrzał przez okno z lekko zanieczyszczonego szkła, zauważył, że chmury przerzedziły się, wpuszczając o poranku więcej światła niż zwykle. To, co ich w samej rzeczy zbudziło, nie było jakimś hałasem, dzwonkiem czy wołaniem na pobudkę. To cisza wywarła ich ze snu o wczesnej porze, jakby przepowiadając coś groźnego. Z piętra mieli dobry widok na osadę, na surowe, rdzewiejące arkusze metalu, główny składnik konstrukcyjny dachów. Przez swą giętkość i względną lekkość dachy w Kirchen często łopotały, falowały i przysparzały jedynie nocnego hałasu i tak zdominowanego przez gwizd wiatru, lecz na około godzinę przed świtem wszystko jakby ucichło. Ze wschodu nadal zacinała chłodna bryza. To było nieuniknione, ale w kontraście do tego, czego doświadczyli przez kilka ostatnich dni, pogoda zdawała się być potulna jak owieczka. Ten stan wydawał się nienaturalny, a sędzia, przegryzając pajdę chleba z jajecznicą, otworzył okno ostrożnie, jakby spodziewając się, że natura tylko na okazję taką czeka i w odpowiednim momencie zaatakuje ze zdwojoną siłą. Miast tego powitał go przyjemny chłód, delikatnie muskające policzki, niosące ze sobą wilgoć porannej rosy. Gdzieś przy zagrodach, na obrzeżach ujadały psy. Uliczkami przechadzał się strażnik, doglądający pomp studziennych. Przy jednej się nachylił, machnął kilka razy dźwignią i upił zimnej wody prosto z ujścia, gasząc pragnienie. Zaraz przed gospodą uwiązany na łańcuchu kundel zawarczał na któregoś z zapitych gości, który wytoczył się w poszukiwaniu wygódki. Przynajmniej karmią tu dobrze, burknął Dino, skrobiąc łyżką po misce i ze smakiem opróżniając własną porcję jajecznicy. Mataczenie we krwi mają, ale jak się im zapłaci, to nie okwią. Z dwójki złego lepszy cwaniak niż oszust, stwierdził Roland, wracając do stolika, gdzie rozłożył mapę i papiery, które od razu zaczął przeglądać. Jedną ręką jadł śniadanie, drugą wertował śledcze akta, notatki i zapiski. Powinniśmy porozmawiać ze starszyzną. Zmierzamy na farmę Berholtów, a jak zauważyłeś, nocowało tu wiele rodzin. No i? Anabaptysta uniósł głowę z nadmiski i podrapał się po brzuchu okrytym prostą koszulą. A oni tu żenią synów, wydają córki. Wcale bym się nie zdziwił, by ktoś z okolicznych farm okazał się z Berholtami spokrewniony. Skoro i tak już tu są wszyscy, dobrze by się było wywiedzieć tego i owego. No wiesz, u źródła. Jeśli są spokrewnieni, to pewnie prędzej dojdziesz, kto komu majątku zazdrości. O! Dokładnie, przyjacielu. No to też potencjalna poszlaka. Kto wie, czy nie najważniejsza. Kukułki raczej próbują się wkupić w łaski. Wtopić w otoczenie. Pospiesznie wciął Dino, otrzepując okruszki z szerokiej piersi. Tak... ale są nienasycone, tęskno im do luksusu i doznań. Ta, co wypchnęła resztę jaj z gniazda, zostaje w końcu szefem. A komuś tak ważnemu raczej się nie chce ślęczeć na takim nudnym zadupiu. Farma i Kirchen jest im potrzebne tylko do przemytu, nie dla zabawy. I sądzisz, że nasz zabójca dlatego opuścił te strony? Dla zabawy? Sądzę, że niemałą rolę miał odkrycie prawdziwego Solwiga Bernholta jeszcze tamtej zimy. Ale niewykluczone, że oba elementy się do wszystkiego przyczyniły. Jak naszej kukułce kazano się stąd zmywać, pierwsza rzecz, jaką zrobił, to udał się na południe, lecz przy pierwszej okazji naćpał się żarem. A potem zaszlachtował kilka dziewek. Był na wielkim głodzie. Wcale bym się nie zdziwił, gdyby nasz znajda przez ostatnie lata nie pomógł podmienić więcej ptasząt na farmie. A to oznacza, że możemy mieć do czynienia ze sporą grupą apokaliptów. I do całkiem sfrustrowanych, zważywszy na przydział. Chwilę. Z tego, co mówiłeś, sędzia Haggard przyniósł tu wieści o znalezieniu prawdziwego Solwiga. Cała ta konspiracja wyszła na jaw. Po co mieliby ją kontynuować? Chyba słyszelibyśmy o tym, jak z farmy znika więcej osób. Chyba, przyjacielu, że obie partie mają z tego korzyść, dodał Roland, obniżając ton i przybierając niezwykle poważny wyraz twarzy. Przemyt żaru jest niezwykle zyskowny. Stąd mniemam, że chwiejne podejście starszych do sojuszu z Justycjanem nie jest wcale przypadkowe, ani nie jest sprawą kapryśnego nastawienia. Dlatego właśnie zależy mi na porozmawianiu z krewnymi Bernholtów, tych prawdziwych, co poznają się z rodziną. Myślisz, że ich kult może mieć kogoś tutaj? We władzach Kirchen? Wątpię. Roland pokręcił przecząco głową. Stada są zazwyczaj wędrowne. Nie usiedzą długo w jednym miejscu, chyba że to bardzo ważne dla klanu. Chyba że tego chce ich kruk. Apokalipci lubią swoje codzienne rozkosze, ale za nie trzeba płacić, więc są też w stanie docenić wartość bogactwa. Jeśli kruk im odpala odpowiednią działkę i przysyła zabaweczki dla uprzyjemnienia pobytu, mniemam, że taka operacja może trwać dość długo. Wtem sędzia zastygnął bez ruchu. Odchylił się na krześle i spojrzał przez jedno ramię w kierunku uchylonego okna. To nawet nie drgnęło. Przeciągnął się i głośno ziewnął w wyraźnie przerysowany i zamaszysty sposób. No, ale widziałem, jak się wczoraj gapiłeś na tą rudą, powiedział, wstając od stolika i powoli wycofując się w stronę drzwi. Dino spoglądał nań skonsternowany, marszczył brwi i wzruszał pytająco ramionami. Na to Roland skinął w kierunku zamkniętego wejścia do ich izby, po czym jego dłoń powędrowała do pasa z rewolwerem w kaburze, wiszącego na haku nieopodal posłania. A, ta ruda. Tak, całkiem niezła i wysoka. Takie mi się podobają. Ważne, żeby miała na czym chodzić. Podjął Purgaryjczyk, wstając z siedziska równie bezgłośnie i sięgając po leżącą nieopodal dubeldówkę. Ta? Nogi? Myślałem, że tam wam co innego w głowie za alpejski dzikhusie. Roland wyciągnął rewolwer, bo już blisko drzwi i najciszej jak potrafił odciągnął kurek broni. Tereny u nas górzyste, to i chcesz mieć babę, co się nie męczy od byle wejścia po schodach. Rewolwer sędziego wydał ledwo słyszalne metaliczne kliknięcie i w tym samym czasie na korytarzu rozległ się odgłos szybkiego tupotu stóp. Sędzia przeklął, dopadł do klamki, na którą mocno naparł i otworzył drzwi na zewnątrz, wyglądając nad lufą pistoletu w ciemny korytarz o podłodze wyłożonej skrzypiącym drewnem. Zbieg błyskawicznie przebył odległość między ich pokojem a schodami prowadzącymi na parter. Kto tu u licha był? Zapytał Dino, samemu wyglądając na zewnątrz. Cholera, za długo zwlekałem, odpowiedział sędzia, po czym zamrugał oczyma i podszedł do otwartego okna, jakby nęcony jakąś ulotną myślą. Ale zaraz się dowiemy. Z okna nie mieli bezpośredniego widoku na ulicę poniżej. Dach sali wspólnej przesłaniał najbliższe tereny, a przy tym i wyjście z gospody. Ale wtedy sędzia nastawił uszu, wsłuchując się w detale. Zaskrzypiały zawiasy, potem ciężkie drzwi wejściowe zamknęły się z łoskotem. Ponownie tupot stóp, szybki i lekki. Sędzia przeanalizował fakty i uśmiechnął się triumfalnie, odsłaniając kilka wybitych dziur w uzębieniu. Ondi leżała na słomie przykrytej prostym wełnianym kocem. Zapach zwierząt jej nie przeszkadzał, a nawet lubiła ich towarzystwo. Nakarmiła konie od rana, podstawiła im wiadra z wodą, by miały się czego napić. Ostatnio zjechało wielu gości, więc miała ręce pełne roboty. Ale przynajmniej wujek Torben był z niej zadowolony. Dziewczynka mimo bardzo młodego wieku dawała radę okiełznać całą stajnię, a choć mogła wezwać jednego z synów karczmarza do pomocy, nie robiła tego. Nie musiała dzielić się napiwkiem, który goście zazwyczaj jej zostawiali za skrupulatne zajęcie się końmi. Wolała wstać trochę wcześniej, zająć się pracą, a potem dopiero zjeść śniadanie, gdy w kuchni zostały jakieś resztki. Potem wracała drzemać. W ten sposób, gdyby jakiś z gości chciał względnie szybko i wcześnie wyjechać, nie musiała się obawiać o nadrabianie z pracą w pośpiechu. Do stajni ktoś zapukał, a Ondi wstała nachmurzona. Już? Czyżby któraś z rodzinek wracała na farmy? Wstała, otrzepała spodenki z siana i podeszła do drzwi, Gdy jednak je otworzyła, zamarła w bezruchu, spoglądając w górę na szczerbaty uśmiech. Masywne łapsko w ciężkiej rękawicy zacisnęło się na jej ramieniu, a dziewczyna pisnęła przerażona. — Tu cię mam, hultaju! — stwierdził mężczyzna w powłóczystym, żółtawo-brunatnym płaszczu. — Ach nie! Nie, ja nic nie zrobiłam! — Ładnie to tak podsłuchiwać prywatnych rozmów, chłopcze? — Ale ja... — Uciekałeś lekko i szybko. Z początku myślałem, że to mogła być jedna ze służebnych dziewek, ale w tych spódnicach prędzej by się wywaliły i sobie powybijały zęby na schodach. — Ale skąd? — Ondi dukała. Z jednej strony przestraszona, że czeka ją jakaś sroga kara od wujka Torbena, ale zarazem zafascynowana. To, o czym mówił sędzia i jego kompan tam na górze, przywodziło jej na myśl wiele groźnych bajek, jakich nasłuchała się od podróżnych kupców. Uciekałeś, chłopcze, frontowymi drzwiami. Prawie byś mnie zmylił, gdyby nie fakt, że przed wejściem macie budę z psem na straży. Zauważyłem, że warczy lub szczeka na obcych, jeśli taki tylko nieopodal przejdzie. Nie reaguje na znajome osoby. Zatem to musiał być ktoś z karczmy. A pamiętam tylko jedną osobę, co łaziłaby w spodniach, będąc lekkim jak dziewczyna. Na to do oczu Ondi niemal napłynęły łzy. Przygryzła wargę i opuściła głowę. Jej dłonie dygotały panicznie. Z nerwów zaczęła paznokciami obdzierać skórki u palców. Przepraszam, ja tak niechcący. Co rano sprawdzam pułapki na myszy, czy coś się nie złapało, żeby goście nie widzieli. Ale panowie wstali tak wcześnie. Ja usłyszałam, o czym rozmawiacie. To się nie mogłam powstrzymać. Czekaj. Teraz w rozmowę wciął się stojący z boku Anabaptysta. Mówisz o sobie jako dziewczynie? Bo jestem dziewczyną, Ondi powiedziała z wyczuwalnym w głosie zarzutem. Była niska, miała może z 10 lat, nos nieco zadarty, umorusaną buzię, krótkie do uszu blond włosy, a poza tym była ubrana w najbardziej nieatrakcyjny strój, jaki można sobie wymyślić dla stajennego. Proste lniane portki na szelkach, koszulę z długim rękawem, filcowe kapcie podszyte zdartą skórą. Najcenniejszym elementem jej ubioru był skórzany pasek z metalową klamrą. Jedynie głos miała wiotki, choć dość pewny siebie. — Jak cię zwą, dziewczynko? — zapytał sędzia, zelżywszy uchwyt na jej ramieniu. — Ja? Ja jestem Ondi. Zajmuję się dla wujka Torbena stajnią. Proszę was, szlachetni panowie, nie mówcie o tym wujkowi. Będzie bardzo zły. To przypadkiem było zupełnym i obiecuję, że się więcej nie powtórzy. No cóż, Ondi, sędzia zacmokał, wchodząc do stajni i opierając się o drewnianą podporę nieopodal boksu jego konia. Jeśli nam odpowiesz na kilka pytań, to zapomnimy o całej sprawie. Kto wie, może nawet powiemy twojemu wujkowi, że bardzo dobrze się spisujesz. Dziewczynka zamrugała oczami, jakby im nie dowierzając, ale w sumie nie miała nic do stracenia. Czy udzielą jej pochwały przed wujkiem, czy nie, było sprawą drugorzędną. Najważniejsze, by o niej zapomnieli i nikomu nie donieśli. Zgodziła się zatem, intensywnie potakując. No dobrze, zajmujesz się głównie końmi i wozami. Tak, choć na wozy nie jestem na tyle silna. Woźnicowie o nie dbają, mi tylko oddają zwierzęta, jak już je rozkulbaczą. Rozumiem. Roland skinął, a następnie przykucnął, zrównując się wzrokiem z przesłuchiwaną. Tymczasem Anabaptysta oparł plecy o zablokowaną część wrót do stodoły, pilnując zarazem, czy ktoś nie podchodzi. Często widujesz podróżnych z farm? Potrafisz rozpoznać ich wozy, czy ich samych? Tak jakby. Najczęściej przyjeżdżają sami woźnice, z może jedną lub dwiema innymi osobami. Sprzedają coś, kupują, odjeżdżają dnia kolejnego. Większość znam z widzenia, ale nie chcą ze mną rozmawiać. Ondi tłumaczyła najszczerzej, jak potrafiła. W jej głosie nie czuć było ani uncji fałszu czy wahania. Rodziny teraz się zjechały jak co roku, bo żniwa skończone i trzeba sprzedać zboże. Dużo chłopaków się gania za dziewczynami i coś im mówi do ucha, a potem się śmieją albo dostają w mordę. Kilka razy mnie straszyli po pijaku, że chcą skorzystać ze stajni, to ja im na to, że wara, bo mi zwierzęta pobudzą. Tak im właśnie powiedziałam. Dino uniósł brew i podrapał się po zarośniętym policzku, a sędzia Roland powstrzymał uśmiech. Żniwa, powiadasz? A czemu to tak wszyscy razem zjechali? A bo przyjechali z protektoratu szpitalnicy. Kilka dni temu powiedzieli, że będą zboże badać na obecność zarazy. Szpitalnicy? Dino wyprostował się i spojrzał pytającą to na dziewczynę, to na sędziego. Szpital wysłał tu jakąś misję? Nic nam nie powiedziano. Jesteś pewna, że to byli szpitalnicy? Gdzie nocują? W gospodzie? Och, jestem pewna, dziewczynka odpowiedziała. Wysocy, w takich czarno-białych strojach, mieli maski z takimi wielgachnymi goglami i z takimi rurami. O! Wielkimi dłońmi Ondi kreśliła kształty, troszeczkę kolorując rzeczywistość, lecz generalnie oddając faktyczną naturę rzeczy. I mieli takie włócznie dziwne z jakimiś słoikami na końcu, a tam pływały kawałki mięsa. Obrzydlistwo. Starszyzna ich przyjęła, bo potrzebowali jakiejś sali na badania. Ludzie mówią, że to ważne, jak chcą targować z protektoratem. Roland spojrzał na towarzysza i uniósł jedną dłoń, uspokajając go. No widać, ich misja nie ma nic wspólnego z naszą sprawą. Trwają negocjacje z Justycjanem, więc w dobrym guście byłoby przebadać zboża lokalnych. Nie zapominajmy o tym. To oczywiście nie zmienia faktu, że możemy z nimi porozmawiać. No dobrze, Ondi. Powrócił do dziewczynki z ważniejszym pytaniem. Czyli generalnie byłabyś w stanie zauważyć, skąd przyjeżdża transport, tak? Czy kojarzysz może Bernholtów? Są na zjeździe? Ondi zastanowiła się przez chwilę. Wzrokiem powędrowała w mroczny narożnik stajni, szperając głęboko w pamięci. Nie, raczej ich tu nie ma. Ale zjawiają się? Tak, rzadko, ale się zjawiają. A wiele osób? Przyjechali kiedyś większą grupą jak reszta rodzin z okolicy? Nie, zazwyczaj przyjeżdża ich woźnica i może jeszcze Klara. Tak, zazwyczaj Klara. Roland pokiwał głową w uznaniu, po czym zanurzył dłoń w połeć płaszcza. Chwilę pogmerał po kieszeniach, aż w końcu wydobył złożoną wielokrotnie kartkę papieru. Rozprostował ją i pokazał dziewczynce obrazek, coś co wyglądało jak bardzo zwięzła szyszka o formie zbliżonej do jajka. Widziałaś coś podobnego? Może być podobne do szyszek drzew iglastych, ale to nie to samo. Te są duże. A ludzie bardzo dużo za nie płacą. Nie widziałaś może, jakby ktoś ukradkiem komu innemu takie coś proponował? Nie widziałaś, by coś takiego wyciągali może z wozów lub starali się gdzieś to schować? Ondi pokręciła przecząco głową, choć wpierw namyśliła się dobrze, wyczuwając, że to dla sędziego bardzo istotna kwestia. Nie, nie widziałam czegoś podobnego. To znaczy szyszki to widziałam, ale takie zwykłe kiedyś na drzewie. Sędzia złożył arkusz i schował pod pazuchę, wzruszając ramionami. No cóż, to by było na tyle. O tej naszej rozmowie nikomu ani słowa, a nie naskarżymy twojemu wujkowi, zrozumiano? Tak jest, oczywiście. Chodźmy zatem, Dino. Pogadam ze starszyzną, może uda nam się spotkać z tymi szpitalnikami po drodze. Anabaptysta zgodnie skinął głową, podrzucił miecz wiszący na plecach, a następnie już miał się obrócić za swoim kompanem, gdy nagle tknęła go pewna myśl. Obrócił się do dziewczynki i swoim groźnym głosem zadał jej pytanie. A konie? Zajmujesz się końmi, rzecz jasna. Widziałeś, żeby te miały takie białe ślady przy nozdrzach lub pysku? Na to Ondi zamrugała, potargała się po słomianej czuprynce i skinęła potwierdzająco głową. Tak, proszę pana. Wydaje mi się, że tak. Nie wiedziałam, co to może być, więc pomyślałam sobie, że koń już tak ma. Podobnie miał taki biały meszek wewnątrz uszu. Do kogo należał ten koń? Wydaje mi się, że do Bernholtów, ale nie pamiętam. To było jakieś pół roku temu. Potem zmienili konia na takiego, co nie miał tych znaków. Dziękuję, mała. Dino podszedł do Ondi i poklepał ją po głowie, aż dziewczynka poczuła, jak ciężkie łapsko chce sprasować jej kręgosłup. To nam bardzo pomoże. Do rozmowy ze starszyzną Roland wdział kapelusz. Szerokie rondo i wysoka zwężająca się korona u łba zespięta paskiem z klamrą który pomagał nakryciu głowy trzymać się na miejscu mimo silnych wiatrów, dodawały mu powagi. Rzucały na twarz groźny cień potęgujący srogość blizn i bruzd, a przede wszystkim maskowały łysiny. Do domu zborowego wprowadziła ich para myśliwych, zabierając co prawda broń palną na czas spotkania, ale uszanowując tradycyjny młot i miecz u przybyszy. Budynek stanowił salę narad i gremialnych spotkań, gdzie mieszkańcy radzili i sądzili w ważkich sprawach. W centralnej części trwała owalna sala, w której siedziska zaaranżowano w taki sposób, że po jednej stronie sali ustawiono ławki tak, by koncentrycznie skupiały widok zebranych na skromnym wypiętrzeniu w samym środku. Z drugiej strony sali stał długi stół, za którym ustawiono kilka krzeseł. Od centralnej sali odchodziły dwie mniejsze izby, oddzielone grubymi kurtynami. Światłość dnia wpadała przez wąskie okienko umieszczone zaraz pod sklepieniem, wysoko na tyle, by wpuścić jej dostatecznie do sprawowania dziennych narad, a zarazem uniemożliwić podglądanie ciekawskim. Przed nimi na krzesłach za ławą zasiadała czwórka mężczyzn i trzy kobiety, wszyscy w zaawansowanym wieku, siwi i pewni siebie, mimo to nadal dziarscy i krzepcy, bądź co bądź ukształtowani przez lata ciężkiej fizycznej pracy. Stanowili nie tylko oficjalnych reprezentantów Kirchen, ale przede wszystkim głowy rodów. Większość mieszkańców osady była z nimi spokrewniona, każdy dla nich był jakimś wnuczkiem, kuzynem, siostrzeńcem czy bratanicą. Na swoim skromnym zaścianku mieli się za szlachtę, obnosili się z bogactwem, a szczególnie eksponowali biżuterię, lubując się w łączeniu ze sobą podarków od pośrednich rodów i pomniejszych farmerów. Jedna z nobliwych starszych dam, mimo zmarszczek wokół ust i srebrzystych włosów, mogła wciąż uchodzić za dość atrakcyjną. Szczególnie ostrym rysom jej twarzy czas nic nie zdołał ująć. Łuki brwiowe miała równie wysokie i sądne, zaś wargi wymalowała ciemnym barwnikiem, podobnym w kolorze do konturów oczu. Przewzięła mieszaninę bieli, czerni i szarych futer, ale za to na jej palcach znalazł się każdy pierścień i sygnet, jaki kiedykolwiek dostała. Gdy złożyła dłonie, eksponowała te podarki, pokazując, kto złożył jej tak obfity hołd. Jakiż tani kicz, pomyślał Roland. Choćby sprzedała całą osadę, a wszystkie swe córki oddała afrykańskim handlarzom niewolników, nie stać by było ją na bogactwa południa, przy których jej fatałaszki i sygnety miały iście beznadziejną wartość. Niemniej rozumiał ten cały spektakl, pokaz tego, że przemawiają w imieniu rodów. Ich słowo było tu prawem, a jedyne prawo, jakie znali, nie było spisane ani trwałe, ani ponadczasowe. Było wymyślane i uchwalane na poczekaniu, ot łaskawy gremialny kaprys. Reszta zebranych, podobnie dostojna i wyrachowana, jak na standardy takiej miejscowości można liczyć, zapewne uważała się za niesamowicie ważnych. Nie mając nawet pojęcia, jak olbrzymi jest świat poza tymi ziemiami, które akurat nazywali domem. Ach, witajcie, szanowni goście. Jeden ze starszych mężczyzn, lekko przygarbiony siwowłosy brodacz, podszedł dzierżąc w dłoniach dwa wysokie metalowe kielichy. Proszę, miło nam was gościć. Na wieści, że chcecie z nami obradować, jesteśmy niezwykle radzi. Powiedzcie nam, jakie wieści i odpowiedzi przynosicie z protektoratu? Odebrali kielichy, zaglądając do wnętrza. Dino pozytywnie się zaskoczył, węsząc przyjemne owocowe nuty przypominające alkohole z jego domostwa. Sędzia natomiast musiał przyznać, że choć nie miał najlepszego zdania o Kirchen, to ważyć potrafili całkiem zaskakującej jakości trunki. W dłoniach trzymał coś, co znawcy piwowarstwa zwali jęczmiennym winem, a poprzedniego dnia raczyli ich smakowitym koźlakiem, choćby dlatego byłoby mu szkoda tradycji i wiedzy rzemieślników z Kirchen. Postaram się być zwięzły z tym, co mam do powiedzenia, jako że zarówno wasz, jak i nasz czas jest nam cenny. Sędzia rzekł, ale pierwej uniósł kielich wysoko, skinął głową z uznaniem i w podziękowaniu za gościnę, a następnie pociągnął sowitą porcję z kielicha, dokładnie jak to uczynili inni zgromadzeni. Zacznijmy od tego, że nie reprezentuję żadnego kontyngentu z Justycjanu, z którym dotąd rozmawialiście. Jeśli interesują was sprawy posiłków zbrojnych, to obowiązują was umowy zawarte z odpowiednimi przedstawicielami. Ja jednak szczegółów tychże umów nie znam, gdyż zostałem wysłany w innej sprawie. Po takich słowach sędziego kilku radnych zmarszczyło brwi i zaczęło spoglądać się po twarzach pytająco. Jasnym było, że nie takiej odpowiedzi oczekiwali, a pewnie w przybyszu wypatrywali posłańca w dość naglącej sprawie. Jakże to? Wtrącił się pucłowaty brunet w nabijanej ćwiekami zdobnej kamizeli. Pogładził się po gęstej, krzaczastej brodzie, po czym pomachał ostrzegawczo palcem w powietrzu, nie śmiał jednak tego gestu kierować bezpośrednio przeciw sędziemu. Czy Justycja nie traktuje nas poważnie? Nasze rokowania sobie zbywa? Kwestia grasujących na wschodzie plemion miała zostać rozwiązana. Obiecaliście, że zajmą się tym kronikarze i... Panie radny! Teraz to Roland wciął się autorytarnym tonem. Postąpił o krok do przodu, a następnie wsparł się pod boki, dumnie unosząc głowę. Wasze postanowienia z Justycjanem są wiążące. Podkreślam to usilnie. Nie zostaliśmy wysłani tu zamiast obiecanej wam asysty, a w dodatku, rozumiemy się? Protektorat uznał, że czas przenieść nasze bardzo pozytywne relacje na wyższy szczebel wzajemnego wsparcia. Temu w geście dobrej woli przybyliśmy zająć się sprawą przestępstwa, jakie w okolicach tych ziem miało miejsce. Chodzi o sprawę Solwiga Bernholta, cudem odnalezionego krewniaka rodu Bernholtów, który, jak się okazało, był oszustem podszywającym się pod członka rodziny, żerującym na ich włościach i gościnności. Zanim opuścił tę ziemię, w brutalny sposób zaszlachtował starego Johana Bernholta, co sprawia, że morderstwo jest sprawą lokalną. Tydzień po tym zdarzeniu sędzia Oliver Haggard, zresztą mój dobry znajomy, skąd zainteresowałem się całą sprawą, przyniósł wam wieści o prawdziwej tożsamości Solwiga oraz tym, że jego ciało zostało zidentyfikowane w mieście Likła, na zachód od Justycjana. To sprawa przedawniona. Jedna z kobiet machnęła na to dłonią. Nie do ustalenia. Ten sobowtór i tak już stąd odszedł, a my nie życzymy sobie, żebyście ingerowali w nasze procedury. Z takim zdaniem zgodziło się wielu radnych, co zaznaczyli potakując jej lub też unosząc kielichy. Tak, westchnął sędzia. Wczoraj ktoś mi powiedział, że Kirchen leży na granicach protektoratu, a nie jest jeszcze naszym sojusznikiem. Dobrze wam powiedziano, sędzio, podkreślił jeden z siwych starców. Ale sprawa nie tyczy się Kirchen, tylko farmy Bernholta. Stamtąd pochodzi zamordowany Johann i tam ukrywał się przestępca, to po pierwsze. I zanim ktoś umyśli się mi sprzeciwić, mam nadzieję, że pamiętacie dobrze treść własnego prawa, które tak namiennie wbijacie przyjezdnym, bo ja prawo traktuję bardzo poważnie. Według waszych zasad i naszych umów z wami, zasięg jurysdykcji, jaką na siebie wzięliście, określa granice ziem uprawnych mieszkańców Kirchen. Zacytował z pamięci treść ich własnych ustaleń, szczególnie podkreślając rolę wiążących ograniczeń. Ziemie Bernholtów, jak i wielu farm, które z własnej woli z wami handlują, to nie wasza własność, ani wasza jurysdykcja. Sędzia wznowił, robiąc kolejny krok i unosząc palec, chcąc zaakcentować wagę następujących słów. W głos wlał tyle chłodu, ile mógł, zaś twarz przyozdobił najszczerszą goryczą, podobną do tej, jaką rozczarowani rodzice rezerwują dla sprawujących zawód dzieci. Uzurpator, chowający się na jednej z okolicznych farm, został stąd ostrzeżony o zbliżającym się funkcjonariuszu protektoratu. Jak inaczej wytłumaczyć ucieczkę na tydzień przed przybyciem sędziego Haggarda? I najważniejsze, po ucieczce w nasze tereny uzurpator dokonał zbrodni kolejnych 3 morderstw, zabijając 2 niewinne kobiety oraz Elizjańczyka, anabaptyjskiego mistrza namaszczeń zielarza, Bedyka, szanowanego członka społeczności Cinder, stąd asysta mojego przyjaciela w tej słusznej misji. Wieńcząc przemowę, Roland grzecznym gestem wskazał stojącego w ciszy blondyna, który znów groźnie skrzyżował ramiona. — Kogo więc szukacie? Ten podszywany Solwik, jak rozumiem, tutaj nie wrócił — zapytał jeden ze starszych. — Wiedzielibyśmy o tym przecież. — Czyżby? — błyskawicznie zaatakował sędzia, lecz nie mierzył swoimi słowami w żadnego z radnych. Rozłożył szeroko ręce, rozejrzał się, jakby przebijając ściany budynku swym wzrokiem, lustrując całą okolicę. Uzurpator uszedł z naszej obławy, ale skierował się na północny wschód, tu, gdzie skrywał się przez lata. Ale przecież jest już spalony. Wszyscy wiedzą, czego się po nim spodziewać. Kto mógłby go wpuścić na farmę Berholta? Drodzy radni, pragnę przypomnieć, że to uzurpator, przebiegłe i podstępne indywiduum, osoba, która posiada wiedzę, doświadczenie i środki, by podszyć się pod dowolną podobną osobę. Pewnie wyprawa na tą samą farmę byłaby i tak skazana na porażkę, ale nie zapominajmy, że ktoś stąd pomógł mu uciec, a zatem ta sama osoba mogła mu pomóc wrócić. Nawet jeśli podszywany Solvik czmychnął dalej na wschód, to pozostaje ten tajemniczy kontakt, który może nas do niego doprowadzić. Czego konkretnie od nas oczekujecie, panie sędzio? Zapytał chudy starzec, który podał im kielichy. Obecnie chyba jedyna osoba, której uprzejme nastawienie się nie zmieniło. Obwieszczacie nam, co planujecie, ale w jakim celu? Chcecie nas prosić o pomoc? Sprytnie, pomyślał Roland. Chciał zepchnąć go do defensywy, odrzeć z autorytetu, jaki sobie wypracował tym werbalnym przedstawieniem. Sędzia pochylił głowę, tak by rondo kapelusza skryło jego oczy, tak by widzieli tylko obrys zgorzkniałych warg. Radni Kirchen westchnął. Normalnie zmieniłby temat, lecz widział po oczach starszego, że ten zdałby sobie sprawę z zagrywki i zawrócił dyskusję na interesujący go tor. Ja tą sprawę przybyłem rozwiązać, a czy odbędzie się to z waszą pomocą, czy bez? Nie interesuje mnie ani mojego zwierzchnika. Dość powiedzieć, że przez ostatnie 2 lata nasza postawa wobec Kirchen była otwarta i nastawiona na kooperację. No, szkoda, że tego zdania o waszej osadzie względem protektoratu nie podzielają moi przełożeni, zważywszy na ilość zerwanych i wznawianych negocjacji. Oczywiście nie mi to oceniać, bo nie po to tu jestem. Jak już powiedziałem, ja tą sprawę rozwiążę. Ale jeśli sądzicie, że przybyłem tu prosić o waszą pomoc? Jakoś historia naszych wzajemnych relacji w ogóle nie pozwoliła, by taka myśl zrodziła się w mej wyobraźni. Ale jeśli starszyzna Kirchen chciałaby mi udowodnić, że się mylę, że mój pesymizm jest nieuzasadniony, ja taką pomoc z chęcią przyjmę. A po powrocie do Justycjanu nie omieszkam wspomnieć, jak się mile rozczarowałem. Niemniej pomocy nie oczekuję, a przybywam przed was, gdyż wasze prawo i autorytet szanuję. Wypadałoby się przedstawić, oznajmić oficjalnie, jakie mamy plany, a może przede wszystkim podkreślić, że nie będę tolerował przeszkód w śledztwie. Co ma oznaczać ta groźba? Spytała kobieta w czerni i bieli. To nie groźba, sprostował sędzia. To stan rzeczy. Partner mordercy naszych obywateli działa na waszych terenach. Skoro pertraktujecie z protektoratem, to wielce niestosownym byłoby pomagać przestępcom, którzy są winni zbrodni popełnionych w protektoracie, nie sądzicie? Rozumiem jednak i szanuję wasze obyczaje, co już wielokrotnie podkreślałem i podkreślać będę. Jeśli napotkam opór z waszej strony, to odejdę bez najmniejszej urazy. Wasza ziemia, wasze prawa. Sędzia rozłożył ręce i lekko się ukłonił, uspokajając tym samym zebranych, ale po chwili dodał: będę jednak musiał poinformować przełożonych w Justycjanie, że za sprawą decyzji władz Kirchen wymierzenie sprawiedliwości wobec ofiar naszych ziem i rodzin było niemożliwe. Wątpię, by spotkało się to z aprobatą ich oraz potencjalnych ochotników, którzy zgłaszają się na misję w tym rejonie. A już szczególnie wątpię, by mieszkańcy Cinder, skąd najczęściej docierają kubieckie karawany, byli uradowani takim obrotem spraw. Wtedy nastała cisza, taka, którą dało się kroić nożem. Starszyzna, dotąd poburkująca i mrucząca pod nosami z niezadowoleniem, zupełnie zastygła, jakby zabrakło im tchu. Mogli mieć gdzieś sprawę farmy Bernholtów i Roland wierzył, że tak de facto było, ale ograniczenia handlu, bogactw, wpływów? Teraz poczuli dopiero zacisk szponów na grdyce. No dobrze, ciszę przerwała kobieta w czerni i bieli. Odgięła się na krześle i splotła razem palce. Jak zatem możemy wam pomóc? Wtedy sędzia, chcąc rozładować napięcie, uniósł dłonie w geście dyplomatycznego pojednania. Mogą tego nie okazywać, ale na pewno czują do niego urazę, którą zapamiętają. Wolał wrócić do statusu quo, z przewagą po swojej stronie, niż zapieczętować stosunki podszyte wrogością. Zrobił swoje. Przekonał ich, że jeśli go do tego zmuszą, uprzykrzy im życie w sposób, który Kirchen będzie kosztował więcej niż sędziego. Nie chcę, byśmy się źle zrozumieli. Mam konkretny cel, misję, którą zapoczątkowało nieszczęśliwe wydarzenie na jednej z pobliskich farm. Jedyne, co mnie obchodzi, to dorwanie sprawcy morderstw. Jakiekolwiek sprawy z tym śledztwem niezwiązane mnie nie interesują i nie będą interesować. Jeśli znajdę cokolwiek, co zbliży mnie do ściganego, ruszę takim tropem. Dorwę go, wymierzę sprawiedliwość i wrócę, skąd przybyłem. Tam zamelduję tylko i wyłącznie o wykonaniu zadania, a wy już więcej mnie nie zobaczycie. W całym wywodzie odniósł się do oczywistego problemu podobnych społeczności, czyli brudów najwyżej postawionych członków, które starali się zakopać i nigdy nie wyciągać na światło dzienne. Mam zatem do was kilka próśb o nakierowanie na potencjalne odpowiedzi. Nurtuje mnie bowiem, czy Bernholtowie przybyli na ten targ zbóż, co się tu podobnież odbywa. Z tego co wiemy, nie, odpowiedział uprzejmy staruszek, który na wstępie poczęstował ich jęczmiennym winem. Uśmiechał się teraz do sędziego z uznaniem. Nie był mu życzliwy, ale doceniał kunszt retoryki, a tą Roland władał lepiej niż młotem. Rzadko się pojawiają od tego całego koszmarnego zajścia. Córka starego Johana przejęła interes i czasami nas odwiedza, sprzedając urobek. Nadal jednak mniemam, że to raczej ciężar straszliwych zbrodni przybił rodzinę żalem. A czy ktoś jeszcze podróżował z tą dziewczyną? Ją dobrze poznajecie, mam nadzieję. Ależ oczywiście. Klara jest nam dobrze znana od dziecka. Zmieniła się od śmierci ojca, ale duchem, nie z wyglądu. Czy do tego zmierzacie, sędzio? Chcecie nam powiedzieć, że i pod nią ktoś się mógł potrzeć? To by była niedorzeczność. To ciekawe, że ktoś wpadł na taki pomysł, gdyż właśnie to Roland miał zasugerować. Być może to była jakaś obawa głęboko skrywana. Być może sami coś podejrzewali? Być może starali się dać mu jakiś subtelny znak, nie mogąc powiedzieć więcej wprost? Klara się nazywa, mruknął sędzia, zapamiętując to imię. Uzurpator, który podszył się pod Solwiga, był bardzo inteligentnym i zdeterminowanym przestępcą. Ale nie przywdział cudzej skóry. Nie zmienił się w zaginionego kuzyna. Gdy Solwig Bernhold zaginął wiele lat temu, jak pewnie zauważyliście, został de facto porwany. Jego oprawca zadawał mu wiele pytań o rodzinę, o dzieciństwo, o całą przeszłość. Uczył się manieryzmów, zachowań, nawet tików nerwowych. Upodobnił się do Solwiga, a zrobił to na tyle wiarygodnie, że po latach rozłąki rodzina i przyjaciele byli w stanie uwierzyć, że to on, bo bardzo tego chcieli. Ale to nie był zaginiony kuzyn. Zamienienie się w inną osobę jest po prostu niemożliwe. Dlatego jeśli uważacie, że wygląd Klary się radykalnie nie zmienił, czy też nie zaginęła na tyle długo, by pojawić się po latach trochę inna, dojrzalsza, starsza, to nie. Raczej nie sugerowałbym kolejnej uzurpacji. To zresztą bardzo czasochłonny i żmudny proces. Rzadko kiedy znajduje się akurat podobną osobę w akurat podobnym wieku, akurat na tyle zdeterminowaną, by przez lata odgrywać kogoś obcego. Interesuje mnie raczej, czy Bernholtowie są spokrewnieni jeszcze z kimś z okolicznych farm. Roland wznowił po chwili, gdy uznał, że radni przyjęli do wiadomości jego ekspertyzę. Chyba Albinowie, mruknęła inna kobieta, pocierając się po brodzie w zamyśleniu. Nie jestem pewna, ale matka Klary, a zmarła przed laty żona Johana, miała siostrę, która za jednego z chłopców wyszła za młodu. Przyjechali na targ? Wydaje mi się, że tak, dodał staruszek. Poznacie ich po granatowych barwach. Najczęściej tak farbują koszule, a ozdabiają odzienie żółtymi nićmi. Taki kontrast łatwo poznacie. Na północnej części osady umiejscowiono wielkie zagrody dla koni i bydła, gdy w Kirchen odbywały się targi zwierząt. Wydeptany grunt oraz kilka podestów, z których można było przyglądać się trzodzie, czy ją wystawiać na pokaz, teraz świetnie nadawały się na centrum badań pod gołym niebem. Dziesiątki rolników prezentowało wozy pełne worków lub skrzyń z ziarnem. Mężczyźni i kobiety chodzili między nimi, chwytali garść, Rozcierali w dłoniach, wąchali, kupowali i sprzedawali, a wszystko pod bacznym okiem bardzo ważnego gościa. Wyglądał jak obcy z innego świata, w tym obcisłym, przylegającym idealnie do ciała biało-czarnym kombinezonie. U jego pasa, bogatego w narzędzia, wisiały fiolki, pastelki, szczypczyki, pensety, a także i broń. Na ramieniu miał czerwony symbol ośmioramiennego krzyża szpitalników, zaś jedyną odsłoniętą część jego ciała stanowiła wygolona do cna głowa. Ludzie się przed nim rozstępowali, gdy podchodził do worka i zbierał próbki, odchodząc do zadaszonego stanowiska pracy, gdzie ważył, oglądał, ucierał i rozpuszczał ziarna w najróżniejszych chemikaliach. Gdyby nie chłodny wiatr, pewnie by się obficie pocił, gdyż pracował bez wytchnienia, chcąc się wyrobić z terminami, zaś jego niezadowolenie rysowało się ponurym grymasem na wąskiej, niemalże prostokątnej twarzy, równie kanciastej co granitowe popiersie grubo ciosane dłutem o jeden rozmiar za dużym. Był dość szczupły, poruszał się z wyuczonym formalizmem, a notatki wypełniał pospiesznie bohomazami, które jedynie inny szpitalnik mógłby rozczytać. Co jakiś czas do skupionego mężczyzny próbowali podejść lokalni biedacy, pytając o medykamenty, prosząc, by zajął się kaszlem dziecka, ale tych skrzętnie trzymali na wodze ochroniarze przydzieleni przez władze Kirchen. Było to dwóch rosłych myśliwych, trzymających flinty blisko przy piersiach. Rola szpitalnika była zbyt ważna, by mu przeszkadzać. Jeśli chcieli handlować z protektoratem na równych warunkach, szpitalnicy musieli potwierdzić, że zboże z tych ziem jest nieskażone i nadaje się do spożycia, siania czy do szerszej dystrybucji. Jedynie worki zapieczętowane i ostemplowane przez szpitalnika mogły zostać sprzedane karawaną z południa. – Bracie famulansjerze! – spytał nieznany głos z tłumu. – Miło nam powitać! Szpitalnik oderwał głowę od żmudnej pracy, rozgoryczony, że ktoś znowu postanowił go wyrwać z roboczego transu. Marszcząc brwi, obrócił głowę, by zrugać strażników, że nie uporządkowali sprawy i pozwalają mu przeszkadzać, ewentualnie samemu zakrzyczeć i zbić z pantałyku krnąbrne indywiduum. Wtem zobaczył sędziowski kapelusz osadzony na okrutnie brzydkim weteranie zbyt wielu karczemnych burdy. Towarzyszył mu równie barczysty, a nawet wyższy anabaptysta, który odepchnął właśnie strażnika groźnie nań łypiącego. Z broni spojrzeli pytająco na szpitalnika, ale ten dał im znak gestem dłoni, żeby odpuścili sobie i dali spokój przybyszom, pozwalając im mówić. – Jestem bardzo zajęty – rzekł szpitalnik, po czym wrócił do notatek i fiolek, w których właśnie rozpuszczały się roztarte próbki. – Streszczajcie się z łaski swojej. Mam do obrobienia tony zboża, zanim przybędą kupcy, a czasu mi nie przypływa. Oczywiście. Postaramy się pytać o konkrety. Ja jestem Roland, a mój towarzysz to Dino, z pochodzenia Porgaryjczyk. Sędzia przedstawił ich obu, czemu anabaptysta wcale nie oponował, a wręcz przeciwnie, odpowiadało mu, że ktoś odwalał całą paplaninę. Dlatego też stał na uboczu z rękami skrzyżowanymi na piersi i bacznie się wszystkiemu przyglądał. Falkner. Przedstawił się zajęty medyk, krótko i zwięźle. Justycjan wysłał was do pertraktacji akcesyjnych? Nic mi nie mówiono o posiłkach. No właśnie mnie w tej sprawie, odpowiedział Roland. Po prawdzie to nie wiedzieliśmy, że jest to jakaś misja szpitalu. Zajmujemy się śledztwem. Tropimy kryminalistę, który uciekł w te strony, a napsocił w protektoracie. Skoro Kirchen chce do nas dołączyć z własnej woli, Justycjan uznał za stosowne pokazać im, jak zajmujemy się podobnymi przypadkami. Rozumiem, tylko nie wiem, jak mógłbym wam pomóc, rzekł szpitalnik, nie odrywając wzroku od kartek. A jaka jest procedura, gdy traficie na skażone zboże? No, odseparowujemy trefną partię i palimy. Oczywiście tutaj to sugestia. Farmerzy mogą ją wziąć do domów i używać dalej, lecz są wykluczani z możliwości handlu z protektoratem. Niestety nie możemy ich zmusić do wypalenia kompletnego trafnej partii. Póki co. Ale presja społeczna robi swoje. Zdarzył się taki przypadek? To znaczy teraz, odkąd tu jesteście? Na to pytanie Falkner westchnął ciężko i skinął głową. Niestety tak. Na szczęście tylko jeden worek poszedł pod palnik. więc nie odbieraliśmy gospodarzowi całego urobku, co nie zmienia faktu, że był dość przybity. Można wiedzieć, z jakiej farmy pochodziła ta trefna partia? Przypadkiem nie Bernholtowie? Na te słowa Falkner przewrócił oczami, pewnie przeklinając się w duchu, że sam zgodził się z przybyszami współpracować. Odstawił pisarskie przybory i zaczął przeglądać pliki notatek przygniecionych ciężarkiem, by te nie odfrunęły w gwałtownym podmuchu wiatru. Nie, od Bernholtów nikt w ogóle nie przyjechał. Mój partner zgodził się ich odwiedzić i sprawdzić sprawę na własną rękę, ale już jakiś czas nie wraca. Pewnie przez te sakramenckie wichury. A mnie zostawił z tym całym tałatajstwem samego. Stąd mam tyle cholernej roboty. Wybaczcie, że traktuję was zdawkowo, ale jednak chciałbym się uwinąć i nie zarywać kolejnej nocy. Nie odpowiedziałeś na pytanie, formulansjerze, przypomniał Roland, a Falkner zamrugał oczami, po czym przejechał ręką po twarzy na wyrażenie swego zmęczenia. Tak. Z farmy Albinów. Nie wiem, czy jeszcze zostali. Badałem ich plony 2 dni temu. Roland i Dino rzucili sobie porozumiewawcze spojrzenie, jak gdyby słowa szpitalnika nakierowały ich na nowy trop. Kolejny fragment układanki, którego brzegi nie pasowały do reszty obrazu, sugerując, iż zagadka jest głębsza i bardziej skomplikowana. Dziękujemy za wasz czas, rzekł sędzia i z wyrazem szacunku skinął głową zapracowanemu famulansjerowi. Jak nazywał się wasz partner? Pytam w przypadku, gdybyśmy się na niego natknęli. Pewnie odwiedzimy farmę Bertholtów. Higienista Oskar Morket, rzucił beznamiętnie szpitalnik i po chwili wyprostował się na krześle. Obrócił w ich stronę, gdy przypomniał sobie, co wspomnieli na początku spotkania. Czekajcie. Mówiliście coś o zbiegu i morderstwie. Podejrzewacie, że skrywa się na farmie Bertholtów? Oskar tam właśnie pojechał. Zamierzamy się tam udać, jak tylko porozmawiałem z Albinami. Nagle odezwał się Dino, wyczuwając szczere zaniepokojenie szpitalnika o przyjaciela. Nie zamartwiaj się na zaś. Skinął im głową, niepewny i zmieszany, gdy sędzia i Anabaptysta odchodzili w swoją stronę. Zajęło mu kilka chwil, nim ochłonął i wrócił do pracy. Tymczasem Roland przeciskał się już przez tłum zebrany wokół wozów, kupczący ziarnem i zwierzętami hasającymi w pobliskich zagrodach. Kilka dziewczyn przechadzało się między starszymi mężczyznami, oferując im podgrzane napoje, przeważnie wodę z odrobiną miodu i rozcieńczonym kwaśnym pszenicznym piwem oraz kilkoma listkami mięty. Miksturę taką lokalni pijali na rozgrzanie, wielce ją sobie ceniąc za pobudzające właściwości. Przez placyk, którym maszerowali przedstawiciele protektoratu, przebiegła właśnie para chłopców, krzycząc do siebie, śmiejąc się i machając drewnianymi mieczami. Jeden miał na głowę narzucony kaptur i warczał na drugiego, a tamten zastawiał się zabawkową bronią. Uciekaj, karaluchu, do podziemi, gdzie twoje miejsce, albo cię rozdepczę! Krzyczał chłopczyk z mieczem. Odnalezienie Albinów nie było łatwe, ale Roland, dodając do siebie pewne fakty, mógł co nieco wywnioskować. Po pierwsze, rodzina nie zatrzymała się w gospodzie, gdyż nie widział nikogo w granatowym odzieniu wykończonym żółtymi nićmi. Po drugie, z opisów wynikało, że byli czymś przybici i zasmuceni. Nawet jeśli nie mieli na sobie strojów, jakie opisano, Roland nie widział w gospodzie nikogo smutnego, przybitego jakimś egzystencjalnym ciężarem. To oznaczało, że jeśli Albinowie wciąż byli w Kirchen, musieli się u kogoś zatrzymać, być może kogoś, z kim byli spokrewnieni. Najbardziej pomocnym wspólnikiem okazała się być młoda Ondi, której wolny poranek bardzo się opłacił. Sędzia dał jej 1 kronikarski druk. Wytrzymały papier z misterną plątaniną znaków zawierających w sobie unikalne kody pod postacią symboli geometrycznych i kresek. Kronikarze używali urządzeń, które omiatały te papiery specjalnym światłem i byli w stanie powiedzieć, czy mieli do czynienia z oryginałem czy podróbką. Wielu próbowało podrabiać kronikarskie druki, lecz nikomu się jeszcze nie udało przechytrzyć aparatu weryfikacji. Roland zdradził dziewczynce w zaufaniu, iż za dzień, może 2, do Kirchen przybędzie karawana z protektoratu i wtedy ten papierowy pieniądz będzie bardzo wiele wart. Obiecała mu, że go schowa i nikomu nie pokaże, a jak przyjadą kupcy, to sprawi sobie nowe buty, albo koszulę, albo koc czy czapkę. W zamian za taką ofertę Ondi zwiedziła większe gospodarstwa i poznała wozy oraz konie, którymi się nieraz przecież zajmowała. Albinowie zatrzymali się w gospodarstwie starego Lobarta, przyjaciela rodziny, który po śmierci żony bardzo ochoczo witał gości umilających samotność podeszłego wieku. Kiedy przybysze z protektoratu zawitali u progu domostwa, otworzyła im bladolica kobieta o podkrążonych ze zmęczenia oczach. Wnet przy niej zjawił się rosły brodacz, jej mąż, spoglądający z góry na nietutejszych. Na dość gorzkich rysach wykwitał grymas niepokoju. Wiedział, kim był ten w kapeluszu, a miecz na plecach jego towarzysza był uniwersalnie groźnym symbolem. Nawet ignorując tatuaże na czole, potrafił sobie wyobrazić, do czego zdolny był Anabaptysta. Czego chcecie? Warknął oschle. Jestem Roland, a to mój towarzysz Dino, przedstawił ich sędzia, po czym przypomniał sobie, że powinien być bardzo ostrożny, jeśli chce cokolwiek od nich wydobyć. Nie byli na ziemiach protektoratu, a zatem nie mogli ich po prostu przesłuchać. Ten brodaty kolos o muskulaturze kowala może w każdej chwili zamknąć im przed nosem drzwi, jeśli tylko usłyszy coś, co może mu się nie spodobać. Nie chcę, byście mnie zrozumieli źle, gdyż jesteśmy sobie osobami obcymi, wznowił po krótkiej pauzie. Mimo mego ubioru nie przychodzę do was jako urzędnik protektoratu i niczego nie wymagam. Chcę jedynie, byście zrozumieli, że przybyliśmy z daleka, by zadośćuczynić ofiarom zbrodni. Tropy zaprowadziły nas tutaj, do Kirchen, i ufamy, że wasza pomoc mogłaby przyczynić się do zatrzymania sprawcy, nim skrzywdzi więcej osób. O nic więcej nie proszę. Sędzia starał się wlać w swój wywód tyle czułości, ile tylko mógł, tyle ciepła i szczerego zaangażowania, na ile pozwalało mu sumienie. Gestykulował delikatnie, ręce nieznacznie uniósł, okazując puste dłonie. Przekaz był jak najbardziej uspokajający, a mimo wszystko ten srogi mężczyzna w ogóle na niego nie spoglądał. Słuchał, owszem, lecz patrzył się w twarz Anabaptysty z istną nienawiścią w lodowato-szarych oczach. Lecz nie była to nienawiść do blondyna z mieczem, a raczej do czegoś ulotnego, czegoś, co tylko gniew tego mężczyzny mógł nazwać. Ty! Skinął na Dino głową, ignorując Rolanda ku jego głębokiemu zdziwieniu. Ty mi odpowiesz na pytanie. Towarzysze spojrzeli po sobie. Sędzia był bliski wzruszenia ramionami, zaś Anabaptysta najzwyklej w świecie nie oczekiwał, że będzie musiał z kimś rozmawiać. Wcale nie chciał, czuł się nieswojo, lecz widząc minę na twarzy Rolanda, zrozumiał, że to bardzo ważna sprawa i nie powinien zaprzepaścić tej szansy. Odwrócił głowę w kierunku wielkoluda i uniósł brodę wyzywająco, czekając na pytanie. Jesteś wierzący? Rzucił krótko brodacz. Dino zamrugał oczami. Co to za pytanie? W kierunku Anabaptysty? Dino nie wiedział, czy ma się obrazić, roześmiać, czy może zaatakować osiłka. Czyż to nie było oczywiste? Wtedy spostrzegł w oczach mężczyzny straszliwą, gniewną gorycz i napływające łzy. Mimo to mięśnie jego twarzy ani drgnęły. No, jesteś wierzący czy nie? Tak, jestem wierzący, odpowiedział pewnie Anabaptysta. To może ty mi powiesz, dodał brodacz, dając krok do przodu i obejmując swoją żonę ramieniem. Może mi ktoś będzie w stanie wyjaśnić. Jak to jest całe życie dawać z siebie wszystko? Harować w pocie czoła, dbać o rodzinę i bliskich. Jak to jest, że istnieje jakaś siła, jakiś Bóg, co odziera człowieka ze wszystkiego, co dla niego ważne? Jak to jest, że całe życie starasz się być najlepszym człowiekiem, jak to tylko możliwe, a mimo wszystko to ciebie odzierają z jedynego szczęścia, jakie pozostało? No, odpowiedz mi. Dino wiedział, do czego zmierza. Roland też po chwili zrozumiał. Grzmiącego osiłka powitał przemową o czynieniu dobra, czy tam innym zadośćuczynieniu ofiarom. Typowa gadka na kupienie czyichś względów. A tymczasem oto byli oni, albinowie. Mąż i żona. W przeciwieństwie do tylu rodzin w gospodzie i na targu zboża brakowało tu jednego elementu. Dziecka. Kobieta była blada i biała jak kreda, wymizerowana, przeraźliwie chuda, zaś pod jej oczami widniały szare cienie zmęczenia. przeciwieństwie do swego męża spoglądała na nich tępo, beznamiętnie. To była twarz kobiety wypalonej z życia, której było już wszystko jedno, której została tylko egzystencja. Był tylko jeden powód, który mógł tak kategorycznie zniszczyć jej wnętrze. Purgaryjczyk zrozumiał to zbyt dobrze. Westchnął ciężko. Zauważył zakłopotanie na twarzy Rolanda. Z sędziego był dobry chłop. Miał gadane jak mało kto. Erudycją wojował lepiej niż młotem, ale na pewne rzeczy po prostu nie wiedział, jak odpowiedzieć. Dlatego głowę zwiesił i pogodził się z ewentualnością, że albinowie zamkną mu drzwi przed twarzą. Nie miałby im tego za złe. Nie wiem, jak to jest, odpowiedział Dino, a jego głos był zatrważająco bolesny i o dziwo współczujący. Nie myślę o tym. Najbliższa rzecz, jaką mogłem nazwać domem, zostawiłem setki dni drogi na południe, a po prawdzie to sam nie wiem, jak daleko. Pogodziłem się, że domu pewnie nie zobaczę już nigdy. Nie wiem, co dzieje się z moją matką, moim ojcem. Oni nie wiedzą, co dzieje się ze mną. Nie myślę o tym, bo pewnie bym oszalał. I wierzę dlatego, że bez wiary pewnie oszalałbym jeszcze szybciej. Pytasz złego człowieka. Nie pracowałem w polu jak ty całe życie, nie założyłem nawet rodziny. Pogodziłem się z tym, że będę się tułał po świecie i pewnie któregoś dnia zginę, a mojego ciała nawet nie odnajdę. To pewnie nie jest odpowiedź, której oczekiwałeś, ale ja jej dla ciebie nie mam. Ty całe życie trzymałeś się kurczowo swojego świata i robiłeś wszystko, żeby uczynić go lepszym. Ktoś ci go zniszczył, ktoś cię z niego odarł. Ja swój odrzuciłem, albo zmarnowałem. A teraz włóczę się po pustkowiach w nadziei, że może w końcu się okaże, że to wszystko miało jakiś sens. Nie powiem, że cię rozumiem, że wiem, jak to jest, ale chciałbym. Bóg mi świadkiem, chciałbym.